Cuda różańcowe Aleksandra Polewska. Gdyby różańce potrafiły mówić, opowiedziałyby nam na zapewne mnóstwo poruszających historii, związanych z ludźmi, którzy po ich paciorkach przesuwali swe palce w czasie modlitwy. Różaniec, o którym tutaj chcę opowiedzieć, jest relikwią, a jego dzieje to gotowy scenariusz na niezwykły film. Jego pierwszym właścicielem był jeden z najsłynniejszych świętych XX wieku. Drugi ma dziś 87 lat i mieszka w Chorzowie. 17-letni Wilhelm sprawdził, czy odłączone od pożytecznego różańca koraliki na pewno spoczywają na dnie woreczka, w którym przechowywał go jego właściciel. Choć żal było mu się z nim rozstawać, uznał, że nie powinien dłużej go zatrzymywać. Spojrzał raz jeszcze na paciorki i westchnął cicho. Przetrwałeś pawiak. Ciekawe, czy przetrwasz też Auschwitz? Potem ruszył na poszukiwanie kapłana, który kilka tygodni wcześniej odwiódł go od samobójstwa. Wilhelm Żelazny trafił do Auschwitz w 1940 roku jako 16-letni członek antyhitlerowskiego śląskiego podziemia. Przyjechał do obozu pierwszym transportem, jaki wysłano ze Śląska. Pochodził z Chorzowa, był młody i silny, to też niemal od razu Niemcy przydzielili mu funkcję sztubowego. Jego zadaniem było dbać o zachowanie czystości w baraku. Pewnego dnia kontrolujący porządek hitlerowcy, stwierdziwszy, że Wilhelm źle się spisuje jako stróż czystości, połamali mu żebra. Ból był nie do zniesienia. Złamania zrastały się opornie, a głód wyczerpujący, praca i ogólne osłabienie organizmu spowodowały dalsze komplikacje. Ciężkie, przewlekłe zapalenie płuc. Pomimo tego więzień zmuszony był do pracy, jak gdyby był zupełnie zdrowy. Któregoś dnia Wilhelm zobaczył swoje odbicie w jednej z szyb. Widok był przeraźliwy. O więźniach wyglądających w ten sposób mówiono w Auschwitz muzułman. Muzułman był przeraźliwie chudy. Patrzył na piekło, w którym egzystował wielkimi, przestraszonymi, zapadniętymi oczami. Nie chodził. Snuł się jak widmo. Był właściwie widmem. Młodziutkiego Ślązaka widok własnego odbicia przyprawił o kompletne załamanie. Wkrótce zwierzył się jednemu ze swoich kolegów, że nie widzi już w życiu nawet odrobiny sensu. Bo jaki sens miało życie wycieńczonego i pogrążonego w depresji więźnia Auschwitz? Życie muzułmana? Zważywszy, że jego szanse na to, żeby kiedykolwiek wyjść na wolność, w zasadzie były bliskie zeru. Pójdę na druty i będzie spokój, powiedział w końcu. Kolczaste druty, o których mówił nastoletni Żelazny, otaczały obóz i podłączone były do prądu, na wypadek gdyby któremu z więźniów zamarzyło się ucieczka. Konfrontacja z nimi uśmiercała nie tylko marzenia o ucieczce, ale i śmiałków, którzy się na nią porywali. Stały się one też narzędziem samobójstw wielu osób więzionych w Auschwitz. Choć kolega Wilhelma świetnie rozumiał jego rozpacz, natychmiast postanowił zrobić co w jego mocy, by odwieźć go od tego straszliwego planu. Dobrze, pójdziesz na druty, jak zechcesz, powiedział, ale najpierw porozmawiaj z pewnym księdzem, który przebywa w obozie. Jeśli rozmowa z nim nie pomoże ci, dopiero wtedy ze sobą skończysz. Zgoda? Wilhelm zgodził się, aczkolwiek niechętnie. Wspomniany ksiądz przywieziony został do obozu w 1941 roku. Nazywał się Maksymilian Kolbe. Polecił on Wilhelmowi odmawiać codziennie różaniec. Ten oczywiście różańca nie miał, bo nie wolno było posiadać żadnych osobistych rzeczy w obozie. Wtedy ojciec Kolbe wyjął ukryty pod pasiakiem mały woreczek i podał mu go. Chłopak zirytował się. Był schorowany, załamany, pozbawiony perspektywy na jakąkolwiek poprawę swego położenia. O wolności nie wspominając. A franciszkanin?
Kazał mu odmawiać różaniec. Młody żelazny tylko z grzeczności i szacunku dla kapłaństwa nie oponował i wiedział jednak, że nie będzie odmawiał modlitwy. Wówczas franciszkanin powiedział mu, że różaniec jest porozrywany, a niektóre jego paciorki odłączone. Jednak na nich też masz się modlić, powiedział. Ten różaniec pozrywał przesłuchujący mnie na pawiaku Niemiec. Deptał go i bił mnie nim. Słowo pawiak. Podziałało na Wilhelma niczym czarodziejska różdżka. Znał czarną legendę związaną z tym miejscem. Wiedział, jak trudno przeżyć tamtejsze przesłuchania i tortury. A ten ksiądz je przeżył. Dlatego nagle zwyczajny franciszkanin stał się dla młodego żelaznego wielkim bohaterem. Zaimponował mu. Wziął więc od niego różaniec z ochotą i choć kompletnie nie wierzył, że modlitwa cokolwiek zmieni w jego nastawieniu do życia, zaczął go odmawiać codziennie. Tak jak polecił ojciec Kolbe i stało się coś dziwnego. Depresję zwolna pokonywała nadzieja, zdrowie zaczęło wracać. Gdy Wilhelm poczuł, że czarna rozpacz już go nie dopadnie, postanowił oddać różaniec jego właścicielowi. Nie bez żalu, bo bardzo się do niego przyzwywiązał. Tak z powodu jego historii, jak i skuteczności. Jednak gdy pojawił się w miejscu, gdzie zwykle można było znaleźć ojca Kolbe, dowiedział się, że franciszkanin właśnie umiera w celi głodowej. A kiedy usłyszał, że uczynił to dobrowolnie, by uratować skazanego na śmierć ojca rodziny, oniemiał. Odtąd Wilhelm Żelazny pilnował tego różańca jak źrenice oka. Czuł, że ksiądz, który uratował go przed samobójstwem, a później oddał życie, by inny mógł zachować swoje, musi być kimś wyjątkowym, kimś niezwykłym. Tak postępować w piekle Auschwitz mógł tylko anioł. Wiosną 1942 roku Wilhelm nieoczekiwanie został zwolniony z obozu. Z różańcem nie rozstawał się aż do lat 90., kiedy to przekazał go parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu.